Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej! To ja, Blippi! Patrzcie, gdzie wylądowałem! O, błęd! Jesteśmy w ośrodku narciarskim w Leavenworth. Leavenworth w stanie Washington! Ha, ha! To kraina zimowych szaleństw, kochani! I będziemy się super bawić, bo śniegu jest fura! Zapraszam! Wow! O, raju, jakie to było fajne! Wow! Widzieliście, jak zjechałem? No, na tej dętce zjechałem aż z tamtej górki! No dobra, nie była aż taka duża, ale hej, tam dalej jest dużo większa górka i jest nawet wyciąg, który nas tam może wciągnąć. Kto by się chciał męczyć i wchodzić pod górę? Za chwilę wam wszystko pokażę, ale najpierw... Patrzcie, tu mamy naszą dętkę! Wow, nasza dętka ma elegancki czerwony pokrowiec. Wow, pokrowiec ma oczywiście chronić dętkę, bo ta prawdziwa dętka jest czarna i cała gumowa. Widzicie? A tutaj, patrzcie co mam, to jest smycz, a to jest kółko. Zaczepi się na haku wyciągu, a wyciąg pociągnie nas aż na sam szczyt. Woohoo! Wow! Chcecie się przejechać? I jestem! Co my tu mamy? Ta wielka maszyna! O, rety, ile tam kabli, ile zębatek! Chcecie zobaczyć? Jacie, jakie zębatki! Szybko się kręcą! I dzięki temu, że tak się kręcą, to dają siłę tej linie z hakami. O tymi tu! O tymi tu! Także lina może spokojnie wciągnąć dętkę i człowieka na górę. No dobra, podczepiamy dętkę? Zaraz zobaczycie, jak to działa. Słuchajcie, a może mała zabawa? Wspólnie policzymy, ile tu mamy dętek. Zgoda? Jedna! Dwie! Trzy! Cztery dętki! Fajnie było, brawo! Policzyliśmy razem do czterech. To może teraz inna zabawa, też całkiem prosta. W jakim kształcie jest ta dętka? Kwadrat to nie jest. To może trójkąt? Nie. To ten sam kształt, co opona. Tak! Pewnie, że koło. Woohoo! Jesteście super! Hej, a co ja mam? Wiecie, co to jest? To czarna gumowa mata. Straszliwie ciężka. Ugh. A to jest szary dywan. Tak, dokładnie taki, jak pewnie macie w domach. Właśnie, te maty i dywany leżą sobie na dętkowym torze, żeby nas trochę wyhamować. Gdyby ich nie było, tak byśmy się rozpędzili, że wylecielibyśmy z trasy. Ho, ho, ho! Idziecie? O, mamo, no to jadę! Wow! Pędziłem do was jak szalony! To było naprawdę super! Wow! A co to jest? Znalazłem fantastyczny pojazd! Uwielbiam jeździć w góry, bo mają tu tyle dziwnych maszyn i pojazdów do utwardzania tras. To idziemy zobaczyć? Jacie! Też to widzicie?
No, to jest gąsienica. Tak, ten pojazd śmiga na gąsienicach. Ciekawe, co? Zwykle pojazdy mają koła i opony, a tu niespodzianka. Jego gąsienice wbijają się w śnieg i dzięki temu nie ślizga się i nie zapada. Haha, przejedziemy się? Ups, jadę do tyłu. Lepiej. A co ja mam? Widzicie, co robię? No, jadę na rowerze. Nie dziwi was, że jeżdżę rowerem po śniegu? Właśnie, zazwyczaj rowerem jeździ się po szosie, po ścieżkach i ubitych drogach, ale tu was zaskoczę. Widzicie te olbrzymie opony? Obłęd! Są wielkie i bardzo szerokie. Wow. Tak. Są o wiele szersze niż w zwyczajnym rowerze. To opony do tak zwanych fatbike'ów. Są grube i działają trochę jak gąsienice, dzięki czemu się tak nie ślizgają. Wow, ten rower ma potężny bieżnik. No to jazda! Wow, to jest śnieg. Zdecydowanie zimny. Gdy na dworze zimno jest, ciepłe ubrania włóż. Kakao w domu ciepłe, potem zrób. Hej, ale gorące. Cały świat biały dziś jest, wyjdźmy więc bawić się. A może na snowboardzie zjechać chcesz? No to lecimy! To zimowy czas, kiedy wciąż pada śnieg. Swą czapkę włóż i rękawiczki też. Rzucamy śnieżkami, choć tak mroźno jest. Z rodziną bawmy się, przyjaciół też weź. Zima przyszła do nas. Chodźcie, zobaczymy, co tu mają fajnego. Jeśli pragniesz dostać się gdzieś, to skuter śnieżny musisz mieć. On nie ma kół, on gąsienicę ma, a z przodu płozy dwie. To zimowy czas, kiedy wciąż pada śnieg. Swą czapkę włóż i rękawiczki też. Rzucamy śnieżkami, choć tak mroźno jest. Z rodziną bawmy się, przyjaciół też weź. Zima przyszła do nas. Zima przyszła do nas. Zima przyszła do nas. Cię
Cieszę się, że byliście dziś ze mną. Wspólna zabawa w śniegu to wielka frajda. Uwielbiam wszystkie pory roku. A w zimie można robić mnóstwo niesamowitych rzeczy. No nic, to już tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je sobie razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! To co? Do zobaczyska! Pa, pa! Blippi!